to dosyć długi proces wbrew pozorom, bo zgodnie z rozporządzeniem czekaliśmy 3 lata. Przez 3 lata musieliśmy prowadzić klasy sportowe w dyscyplinach piłka nożna i piłka ręczna. Musiała być ciągłość tego szkolenia sportowego i dopiero w tym momencie mieliśmy możliwość utworzenia klas mistrzostwa sportowego. Taki jest cel, tak, żeby rozpocząć kolejny etap szkolenia. Natomiast wiążemy z tym, nie ukrywam, ogromne nadzieje. Nadzieje związane z jeszcze ulepszeniem pewnego systemu szkolenia sportowego, ale oczywiście nie zapominając o edukacji. Ten model, który zawiera w sobie właśnie ta klasa, to jest połączenie edukacji i sportu w ramach pewnych godzin, które później jeszcze pozwalają na to, żeby sobie zorganizować w taki sposób czas i obowiązki, żeby jednak ten rozwój sportowy następował, tak? Bo jest edukacja, są treningi, ale powinien być odpoczynek, odnowa biologiczna. Bardzo mocno zwracamy uwagę na kształcenie dzieci i młodzieży. Bardzo dziękuję od razu i pani dyrektor za ciepło, którym nas przyjmuje, ale także i prezydentowi i wszystkim władzom, które rozumieją sport, bo to nie jest takie oczywiste, jakby się mogło zdawać. Zwrócę też uwagę na pewien trend. Coraz częściej zespoły superligowe zajmują się szkołami mistrzostwa sportowego, niekoniecznie oddając do szkół mistrzostwa sportowego organizowanych przez związek. Ja uprawiam piłkę ręczną od młodego wieku i zaraził mnie tato tą piękną dyscypliną i myślę, że fajnie, jeśli więcej osób będzie kontynuowało tą dyscyplinę, bo jest to naprawdę piękny sport i fajnie przyjść do takiej klasy, fajnie można połączyć to z nauką w tej szkole i jest to naprawdę dobrze zorganizowane. Jest to czasami problem to połączyć, bo jakieś wyjazdy na przykład dalej na mecze do Poznania, czy też nawet dalej, i nie ma czasu tego, ale nauczyciele czasami to rozumieją i dają nam ulgi. Poza sportem, oczywiście uprawianiem sportu, jeśli chodzi o naukę, jest to poza WF-em, domyślam się, jakiś inny przedmiot, który lubisz mniej czy bardziej? Trochę biologia, bo jest to też związane z sportem, jakieś też myślę w przyszłości o pracy fizjoterapeuty i zwracam na to uwagę. Nie będzie łatwo. Nie będzie łatwo, zważywszy, że uczniowie, którzy przychodzą do klas sportowych, mają na pierwszym miejscu stawiają sport. W związku z tym musimy naprawdę wchodzić naprzeciw poprzez te oczekiwania edukacyjne, żeby oni kończyli szkołę i przystępowali do matury. Nie jest to łatwe, początki są wszędzie bardzo trudne. Ja myślę, że z roku na rok i my mamy nowe doświadczenia jako kadra nauczycielska, ale także mam nadzieję, że będą przychodzić uczniowie, którzy będą chcieli połączyć efektywnie sportowo i efektywnie edukacyjnie i w ten sposób oczywiście szkoła osiągnie dobre wyniki, również jeśli chodzi o osiągnięcia na polu edukacyjnym. Na pewno z optymizmem patrzymy w kierunku podpisanego dzisiejszego porozumienia. To jest kolejny krok jakby w profesjonalnym systemie szkolenia w naszym klubie, w naszym mieście. Mówię, szkolenia młodych piłkarzy. Takie systemy w oparciu klub, szkoła działają w całej Polsce. Dzisiaj my do tego zacnego grona dochodzimy i możemy dumnie patrzeć i ściągać młodych chłopaków, którzy nie będą kierowali swoich pierwszych jakby kroków w kierunku Dolnego czy Górnego Śląska, ale z Opolszczyzny przyjadą właśnie tutaj do nas, do Opola. A Odra Opole jest klubem regionalnym, ma taki regionalny charakter, więc dla mnie ogromna radość, szansa i też wyzwanie, żeby tych młodych chłopaków tu przyciągnąć. Mój tata grał w piłkę, mój dziadek i jakoś też to poczułem, zacząłem grać w Rodle, teraz jestem w Odrze i bardzo lubię to robić, kocham po prostu grać w piłkę i kontynuuję to, na przykład w tej klasie w PLO 9, co pozwala się lepiej rozwijać, jest bardzo fajnie to zorganizowane, dzięki temu młodzi piłkarze mogą się lepiej rozwijać, na przykład inni, którzy chodzą do normalnych szkół. Naprawdę super wybór, ponieważ jest więcej godzin do trenowania, można się lepiej rozwijać i dorównywać tym największym klubom w Polsce. Gram w U17 roczniku, który jest obecnie w CLJ-ce, gram na lewej obronie. Uważam, że moją mocną stroną jest lewa noga, a trochę gorszą prawa. A w nauce, która lewa, która prawa? W nauce bardzo lubię historię. Powiedzieć łatwo przyjmiemy, ale teraz, tak jak powiedzieliśmy o poziomie sportowym i edukacyjnym, to trzeba mieć do tego przygotowaną bazę, zwłaszcza, że mówimy tu o dwóch sportowych dyscyplinach. Trenują bardzo
bardzo dobrych, nowoczesnych obiektach, z tego Arena i Toyota Park, chodzi tu głównie o piłkarzy ręcznych. Natomiast dowozimy uczniów na Centrum Sportu przy ulicy Wandy Rutkiewicz i tam też mają profesjonalne warunki do treningu. Myślę, że na ten moment uczniowie z klas Mistrzostwa Sportowego i klas sportowych mają bardzo dobre warunki. Docelowo mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będzie tutaj Liceum Mistrzostwa Sportowego i to będzie jedyne liceum w województwie opolskim, ponieważ w województwie opolskim nie ma Liceum Mistrzostwa Sportowego.